Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Michał Dzwonnik, witam Was serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Koalicyjnego Trzecia Droga. Trzecia Droga to nowa filozofia państwa, państwa, w którym praca się opłaca, mieszkanie jest prawem, a nie niewolnictwem banku przez wiele lat. Państwo, w którym każdy jest zaopiekowany. My w naszym okręgu 28 stworzyliśmy bardzo mocną drużynę, bo przed nami bardzo ważny czas. Mamy nie tylko wspaniałych kandydatów do Sejmu, ale jesteśmy również częścią paktu senackiego, którego reprezentantem jest pan Krzysztof Smela. Ja myślę, że najwyższa pora oddać głos naszym kandydatom. Zacznijmy od naszego lidera, naszej jedynki, Henryka Kiebury. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie z grupą przyjaciół z Polskiego Stronnictwa Ludowego i z ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. Dzisiaj chcemy tutaj w Częstochowie zaprezentować listę kandydatów do Sejmu oraz wspólnego kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jakiś czas temu nasi liderzy w Warszawie podjęli decyzję o wspólnym starcie. Później zatwierdziły to władze krajowe Polskiego Stronnictwa Ludowego i ruchu Szymona Hołowni. Ostatnie tygodnie to była praca już tutaj w Okręgu Częstochowskim. Spotykaliśmy się z Państwem, z ruchu Szymona Hołowni, z naszymi działaczami z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I dzisiaj tutaj na Placu Biegańskiego, w centrum dawnego województwa częstochowskiego, spotykamy się, aby podjąć walkę o lepszą Polskę, żeby Polska była gospodarna, żeby Polska była nowoczesna. Chcemy się przeciwstawić Polsce marnotrawnej, jaka od kilku lat budowana jest przez PiS. Bardzo proszę o zabranie głosu dwójkę na liście przedstawicielki ruchu Szymona Hołowni, panią Małgorzatę Miołczyk. Witam Państwa serdecznie. Nasz program jest ogólnie znany, więc nie będę tego wszystkiego powtarzać. Powiem tylko, że idziemy do polityki jako w większości, jako osoby nowe, które w niej jeszcze nie były. Chcemy zmienić twarz polskiej polityki, ponieważ nie podoba nam się ostatnia twarz polskiej debaty publicznej. Idziemy, żeby stworzyć Polskę bezpieczną, gospodarną, zieloną, żeby przygotować nasz kraj na wyzwania rozwijającego się świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu wspólnego kandydata demokratycznej opozycji do Senatu, tutaj w okręgu okołoczęstochowskim, doświadczonego samorządowca, starostę częstochowskiego, wiceprezesa Udziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, mojego serdecznego przyjaciela Krzysztofa Smele. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam koalicjantów. Szanowni Państwo, jestem doświadczonym samorządowcem i uważam, że na tym etapie mogę podjąć te trudy rywalizacji w pakcie senackim. Dziękuję, że jest jednak 5 grupowań, które postawiło na moją osobę. Nie są to takie proste sprawy, tym bardziej czuję się zobowiązany. Oczywiście mamy wspólny program ustanowiony, wynegocjowany z ruchem Szymona Hołowni 2050. Dla nas najważniejsze to naprawiać Polskę, odpolitycznić te służby, które w tej chwili są upolitycznione w zasadzie pod każdym względem. I sądy, i spółki Skarbu Państwa, i wszelkie urzędy. Zlikwidować te urzędy, które zostały stworzone tylko po to, aby nominaci partyjni PiS-u mogli tam zarabiać duże pieniądze. Postawić na zdeformowaną szkołę, przyjrzeć się funkcjonowaniu służby zdrowia i podejmować natychmiastowe reformy. Ożywić zielone energie, przywrócić wiarę przedsiębiorców w to, że można w Polsce spokojnie pracować. Spokojnie na tyle, żeby rząd pozwolił się rozwijać, uprościć prawo podatkowe, a przede wszystkim samorząd. Zawsze uważałem, że demokracja bez samorządu to jest pustosłowie. Tego się nie da zrobić. Autorytarne rządy jeszcze nikomu na dobre nie wyszły. Postaramy się wzmacniać demokrację, stawiać na samorządy, stawiać na mądrych ludzi, fachowców, niekoniecznie polityków, ale też przez to zadbać o bezpieczeństwo Polski, wewnętrzne, zewnętrzne. Nie może być tak, że generał może sobie głowę odstrzelić jakąś zabawką przywiezioną z Ukrainy w ramach prezentu i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Stawiamy na Polskę mądrą, bezpieczną, na Polskę ludzi, którym się jeszcze chce coś dobrego zrobić. Niezmanierowanych, nie do końca upolitycznionych, którzy mają wizję i potrafią współpracować, tak jak my, Polskie Stronnictwo Ludowe z ruchem Szymona Hołowni 2050. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, i przyszedł czas na prezentację listy, wspólnej listy tutaj w okręgu numer 28. Na tej liście będą przedstawiciele wielu środowisk, doświadczeni samorządowcy, przedstawiciele oświaty, przedstawiciele przedsiębiorców,
ludzie, na których można polegać. Bardzo proszę o krótką prezentację dwójki na naszej liście, przedstawicielki ruchu Szymona Hołowni, panią Małgorzatę Imiołczyk. Pani Małgorzata. Jedynka najpierw. Jedynka będzie na końcu. Dzień dobry. Idę do polityki, ponieważ lubię ludzi. Chcę mieć realny wpływ na życie i zdrowie naszych obywateli. Chcę mieć pewność, że polskie kobiety będą bezpieczne w szpitalach, że będą szczęśliwe, będą mogły się rozwijać i samorealizować. Dzięki temu będą chciały rodzić polskie dzieci. Chciałabym, żeby dzieci w naszych szkołach uczyły się tego, co jest im potrzebne i co je przygotuje na życie w szybko rozwijającym się świecie. Chciałabym, żeby nauczyciele mieli czas i siły dla swoich uczniów, a nie zajmowali się bzdurną biurokracją. Chciałabym mieć wpływ na prawo, na praworządność w naszym kraju, na prawo wobec samorządów, na prawo wobec gospodarki, ponieważ pozwoli to na rozwój naszych małych społeczności, a przedsiębiorca, który będzie miał dobrze rozwiniętą firmę, będzie miał też pieniądze, żeby dobrze wynagrodzić swoich pracowników. Bezwzględnie chcę mieć wpływ na racjonalną politykę obronną naszego kraju. Oficer, który będzie dobrze wyposażony, będzie dobrze zarządzał swoim żołnierzem, będzie mógł dbać o bezpieczeństwo nas wszystkich, Polski i Europy. Do tego nam są potrzebne dobre sojusze, NATO oraz Unia Europejska. Składam tutaj obietnicę, jako osoba wierząca, że nie będę wykorzystywać Kościoła dla polityki. A jako polityczka świeckiego państwa obiecuję, że moja polityka będzie wolna od Kościoła. Idę do polityki zmienić jej twarz. Dlatego moim hasłem wyborczym będzie polityka z klasą. Podteksty proszę sobie podłożyć. Ale pani jako profesor, ale wiedzieć, że bez Boga ani do Boga. Proszę pana, jestem, to wiemy, jestem głęboko to wierzącą. Wierzącą osobą, a pani mówi takie rzeczy, że bez Boga do polityki państwa. Proszę pana, bez względu. Jak pani to widzi? Przepraszam bardzo. Będzie czas na pytania, to sobie porozmawiamy. Zapraszamy za chwilę. Ja jestem przedstawicielką Stowarzyszenia Polska 2050 pan i partii bez kościoła, pana Hołowni. Dziękuję. Powiem, ale bez kościoła. Dziękuję pani Małgorzata Imiołczyk. Szanowni państwo, trójką na naszej wspólnej liście jest pan Grzegorz Boski, częstochowianin, wieloletni dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego, obszary wiejskie, Zdrowa Polska Żywność. Stąd tak wysokie miejsce dla pana Grzegorza Boskiego. Polskie Stronnictwo Ludowe wspólnie z naszym koalicjantem będziemy dbać o to, aby po 20 latach polskiej obecności w Unii Europejskiej ta Unia Europejska, która tak zmodernizowała polskie rolnictwo, pozwala produkować zdrową polską żywność, aby dalej można to kontynuować, aby nie popełniać takich kardynalnych błędów jak z zakazem eksportu zboża z Ukrainy, kiedy rząd w ubiegłym roku miał przygotowaną przez PSL propozycję ceł tranzytowych, niestety nie skorzystał jej, a dzisiaj, kiedy są żniwa, rolnicy są w bardzo trudnej sytuacji. Pan Grzegorz Boski, częstochowianin, obecnie wicemarszałek województwa śląskiego, dzisiaj na konferencji nieobecny z powodu obowiązków służbowych. Czwórką na naszej liście jest również częstochowianin, pan Krzysztof Ćwierczyński i bardzo zapraszam. Witam państwa serdecznie, Krzysztof Ćwierczyński. W Częstochowie się urodziłem i kocham to miasto. Pomimo różnych problemów, pomimo przeciwności, chcę walczyć o lepsze oblicze naszego miasta i regionu. Swoje doświadczenie samorządowe, bo przez dwie kadencje jako radny miasta Częstochowy miałem przyjemność wspólnie z mieszkańcami walczyć o wiele bardzo ważnych spraw w naszej okolicy, w naszym mieście i pomimo trudności wiele rzeczy dobrych się udało. I to doświadczenie chcę wykorzystywać dalej, tak? Na tym wyższym szczeblu. Jako przedstawiciel Stowarzyszenia Mieszkańcy Częstochowy otrzymałem zaproszenie od Polski 2050 do startu w wyborach parlamentarnych, za co dziękuję. I jest to też dowód na tą otwartość i różnorodność tego ruchu, w którym w tym gronie czuję się dobrze, bo widzę ludzi, którzy mają dużo wiary, dużo energii i siły do tego, żeby wprowadzać zmiany, żeby działać. Wierzą w coś, mają pasję i w tym gronie czuję się dobrze. Natomiast to, co skłania mnie też do tego, żeby startować do parlamentu, to, że mamy do czynienia w naszym kraju, ale szczególnie w naszym mieście, z pewnym zmęczeniem, z pewnym znużeniem. Ludzie oczekują pewnej świeżości
i uważam, że Polska 2050, jak i cała trzecia droga jest w stanie wprowadzić nowych, świeżych ludzi, którzy wniosą nową energię i siłę, i myślę, że jako drużyna jesteśmy gotowi do tego, jako trzecia droga, aby odnieść tutaj sukces. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan Krzysztof Świerczyński. Miejsce piąte, nieobecna dzisiaj, pani Anna Socha-Korendo, doświadczony samorządowiec, obecnie radna Rady Powiatu Myszkowskiego, w ubiegłej kadencji wicestarosta Powiatu Myszkowskiego. Stawiamy na doświadczonych samorządowców, bo to właśnie samorządy polskie najskuteczniej wykorzystują dla dobra mieszkańców środki z Unii Europejskiej. Też z jednym z najważniejszych rzeczy po wyborach będzie odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy. Kraje Unii Europejskiej już od prawie 2 lat inwestują, rozwijają się, firmy działają, płacą podatki. Niestety rządzący kilkaset miliardów złotych blokują ze szkodą dla społeczeństwa polskiego. Miejsce piąte, Anna Socha-Korendo, powiat myszkowski. Natomiast na miejscu szóstym przedstawicielem ruchu Szymona Hołowni jest pani Joanna Peryga. Zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Joanna Peryga, jestem małym przedsiębiorcą. Robię to pierwszy raz, więc troszeczkę się będę wspomagała notatkami. Jestem zapaloną ekolożką, aktywna w działania ochrony środowiska na terenie Częstochowy. Organizatorka akcji pomocowych na rzecz osób z bezdomnością i na rzecz bezdomnych zwierząt. Podzielam program Szymona Hołowni, który... Sorry, zacięłam się. To już skończę, dziękuję ślicznie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, pani Joanna Peryga. Szanowni Państwo, na miejscu siódmym pani Iwona Brzezowska, dyrektor jednego z zespołów szkół na terenie miasta Częstochowy. Oświata to kolejny obszar, który wymaga uspokojenia, stabilizacji. Młode pokolenie nie może być przez PiS indoktrynowane różnymi pomysłami ministra Czarnka 1.0, 2.0, 3.0. Te pomysły należy wyrzucić do kosza i nasi przedstawiciele w parlamencie, doświadczeni pracownicy oświaty, dyrektorzy szkół o to zadbają. Na miejscu ósmym przedstawiciel ruchu Szymona Hołowni, pan Łukasz Sławek. Bardzo proszę. Przedstawi tą kandydaturę pan Marek Kuliński. Dzień dobry, ja w imieniu pana Łukasza Sławka, któremu obowiązki zawodowe nie pozwoliły tutaj być. Jest to osoba na co dzień zamieszkała w Poczesnej i też na tamtym terenie dobrze działa. Na dzień dzisiejszy bardzo praca zawodowa w działalności ekologicznej po prostu nie pozwoliła mu. Tym się będzie zajmował. U nas jest już ekspertem w tej sprawie. My jako Polska 2050 od samego początku stawiamy na ekologiczne rozwiązania, na prokonsumenckość. I tak samo on jako osoba zawodowo się tym zajmująca będzie w tym działu. Także miejsce ósme, Polska 2050, Szymon Hołownia, trzecia droga, Łukasz Sławek. Dziękuję bardzo, wielkie. Szanowni Państwo, miejsce dziewiąte, pani Anna Dziewior, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Promocji Zdrowia, Turystyki, Sportu w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Znamy się od wielu lat. Sama powie o sobie, ale to jest takie najlepsze wydanie i połączenie bycia żoną, matką, urzędnikiem i działaczką społeczną na wielu frontach. Myślę, że takie kobiety to jest gwarancja naszej zdrowej, mądrej polityki, gdzie kobiety na pewno są potrzebne. To nie jest frazes pusty. Kobiety muszą być w polityce, żeby było normalnie. Zapraszam. Dziękuję bardzo panie starosto. Kłaniam się państwu nisko, nazywam się Anna Dziewior. Jestem zaszczycona, że mogę być obecna na liście trzeciej drogi. Szanowni państwo, jako pracownik samorządowy, jako kobieta, żona i matka, powiem tak, nie ma innej drogi, nie idziemy ani na prawo, ani na lewo, idziemy prostą drogą, to znaczy trzecią drogą, do 15 października, do wyborów parlamentarnych. Proszę państwa o zaufanie i o oddanie głosu na naszą listę. Czuję się też zobowiązana, mam na swoich barkach odpowiedzialność za Polskę, bo jak mówił Wincenty Witos, nie ma sprawy ważniejszej niż Polska, po prostu nie ma. I nie będę mówiła tutaj o żadnych wyimaginowanych sprawach, nie będę używała żadnych wyimaginowanych haseł. Po prostu służyć, nie rządzić, pracować
nie obiecywać. Kłaniam się Państwu nisko. Jeszcze raz proszę o zaufanie. Będziecie Państwo mieli nas okazję poobserwować do tego czasu. Myślę, że po prostu trzeba wziąć się do roboty. Jestem też zaszczycona, że mogę reprezentować polskie kobiety, które w parlamencie zdecydowanie są, jeżeli chodzi o ilość, no zdeklasowane. Także myślę, że kobiety są siłą i trzeba o nich mówić. One muszą brać udział w wyborach parlamentarnych, samorządowych. Muszą być obecne na scenie politycznej. Dziękuję raz jeszcze. Pani Anna Dziewior, dziękujemy bardzo. Z numerem 10 na naszej liście jest pan Marek Kuliński. Zapraszam. Jeszcze raz, dzień dobry Państwu, teraz już w imieniu swoim. Marek Kuliński, mieszkaniec Częstochowy, od lat działający w samorządzie. Proszę Państwa, i tym samym chcę się zajmować, idąc do parlamentu. Samorząd, jeszcze raz samorząd, jestem za dużą autonomią samorządów, nieograniczaniem ich. Tak samo jestem zwolennikiem tego, co Polska 2050 wprowadza, czyli prokonsumenckość, jeśli chodzi o źródła energii. I też to będzie jednym z moich głównych celów działania. Przede wszystkim jak najwięcej tej swobody energetycznej w samorządach, ale tak samo i u indywidualnych odbiorców. Uważam ja i uważamy jako nasze ugrupowanie, że dzięki temu kraj będzie bezpieczny, mając rozproszoną energię. To jest jeden z głównych celów. Tak samo jestem zwolennikiem rozliczania się państwa w 100% z samorządami. Nie może być tak, jak jest teraz i w przeszłości też bywało, że rozliczenia państwa były zawsze w 60, 70, a nawet w 50%, co obciążało budżet gmin, co powodowało, że dla tych naszych mieszkańców, takich w dzielnicach peryferyjnych czy w każdej innych, na inne rzeczy brakowało. Także to będzie jeden z moich głównych priorytetów byciu w Sejmie. Także dziękuję bardzo. Marek Kuliński, trzecia druga Polska 2050. Pan Marek Kuliński, dziękuję bardzo. Na miejscu 11 na naszej liście, powiat lubliniecki, mieszkaniec gminy Herby, samych Herb. Pan Jerzy Cyrulik to kolejny doświadczony samorządowiec na naszej liście, kiedyś wójt gminy Herby, również radny Rady Powiatu Lublinieckiego, członek zarządu powiatu, a także przewodniczący Rady Powiatu Lublinieckiego. Pan Jerzy dzisiaj również z przyczyn zawodowych jest nieobecny. Natomiast na miejscu 12 ruch Szymona Hołowni reprezentuje pani Joanna Okularczyk. Zapraszam. Witam Państwa, nazywam się Joanna Okularczyk. Z wykształcenia jestem ogrodniczką, z zamiłowania również, ale w takim szerszym ujęciu przyrodniczką. Kocham przyrodę i boli mnie to, co się dzieje z polskimi lasami, jak one wyglądają, jak one są wykorzystywane. Kocham też zwierzęta. Wszystkie moje zwierzaki w domu to znajdy. W tej chwili mam 6 znalezionych, przygarniętych, bezdomnych kotów i 2 psy. Dlatego idę do polityki, żeby zawalczyć o prawa tych, którzy sami o siebie zawalczyć nie mogą. O zwierzęta, żeby nie było wyrzucanych, bezdomnych, katowanych zwierząt. O przyrodę, żeby nie była niszczona. Idę do polityki także dlatego, że w polityce jest zbyt mało kobiet. Na szczęście ruch Szymona Hołowni ma tych kobiet w swoich zasobach bardzo dużo, a kobiety mają w polityce ogromny i niewykorzystany potencjał. Są po prostu potrzebne. Moje hasło wyborcze to naturalnie. Dziękuję. Pani Joanna Okularczyk, 13 miejsce. Do dyspozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj jeszcze z panem starostą rozmawiamy, mamy 3 kandydatury. Myślę, że nawet jutro ogłosimy to kandydaturę na pozycji numer 13. Natomiast listę na ostatnim miejscu, bardzo dobrym miejscu, zamyka pani Arleta Lizoń-Klama. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Arleta Lizoń-Klama. Jestem szczęśliwą żoną, od niedawna jestem również szczęśliwą mamą. Przede wszystkim jestem dumną częstochowianką. Jestem kandydatką Polski 2050, startuję z 14 miejsca z listy trzeciej drogi. Startuję, proszę Państwa, ponieważ chcę, aby Polska stała się w końcu dobrym miejscem do życia dla mojego syna, dla nas wszystkich. Moje hasło wyborcze to polityka z kulturą. Jestem po kulturoznawstwie i szeroko pojęte tematy kultury i sztuki są mi bardzo bliskie i tym również między innymi chciałabym się zająć, ale zależy mi też, żeby to moje hasło było odbierane także w innym kontekście. Mianowicie chcę, aby w polskiej polityce w końcu na dobre zagościła kultura.
kultura słowa, kultura osobista. Mam dosyć komedii, które fundują nam obecni politycy, dosyć przepychanek, dosyć wyzwisk i dosyć chamstwa, przepraszam, że tak powiem, no ale taka jest prawda. Nadchodzi nowe i my to nowe do Sejmu wniesiemy. Prosimy o głosy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Arleta Lizon-Klama. To są nasi kandydaci, natomiast zgodnie z zapowiedzią władze Polskiego Stronnictwa Ludowego, koleżanki i koledzy, w uzgodnieniu oczywiście z naszym koalicjantem, powierzyli mi funkcję lidera listy w okręgu nr 28. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe mamy 19 jedynek w kraju, w tym tutaj w Częstochowie. Kandyduję w tych wyborach przede wszystkim jako społecznik i samorządowiec, ponad 20 lat w samorządzie, z tego 10 lat starosta powiatu kłobuckiego. Idę do polityki też z umiejętnością współpracy, bo wiem, jak ważna jest współpraca na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju, gdzie tej współpracy nie ma w ogóle. Dzięki dobrej współpracy z samorządowcami z powiatów częstochowskiego, lublinieckiego, myszkowskiego, miasta Częstochowy, wspólnie z panem starostą Krzysztofem Smelą, w ostatnich latach zdobyliśmy setki milionów złotych na inwestycje poprawiające życie mieszkańców. Ja u siebie w powiecie kłobuckim kieruję się takim hasłem promocyjnym: tradycyjne wartości, nowoczesne rozwiązania. My jako samorządowcy potrafimy wykorzystać pozytywnie środki z Unii Europejskiej, potrafimy dbać o tradycję, o straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, orkiestry, ale potrafimy też zbudować najnowocześniejsze instalacje odnawialnych źródeł energii, pracownie CNC, potrafimy skutecznie wykorzystywać środki europejskie dla dobra mieszkańców subregionu północnego. Posługujemy się prawdą, nie posługujemy się fałszem, nie obiecujemy nikomu województwa częstochowskiego, choć mieliśmy je obiecane. Tych rzeczy będziemy mówić więcej, bo podstawa to jest rzetelność, patrzenie sobie w oczy w rozmowie i tacy kandydaci są na liście trzeciej drogi w okręgu nr 28. Liczymy na państwa poparcie, liczymy na głosy dla wszystkich kandydatów. Chcemy zdobyć ten mandat, aby wróciła normalność w naszym regionie. Dziękuję bardzo.